Malwina Filańska-Marcych w piątym wydaniu wiadomości Hrubieszów TV. Oto co zobaczymy. Święto służby więziennej. Porozmawiajmy o Lubelszczyźnie. Wycięte w pień dla rewitalizacji. Złota medalistka z Hrubieszowa. Targi ślubne. Po rozbudowie zmieniła się kategoria zakładu karnego w Hrubieszowie z półotwartego na zamknięty, w pełnym systemie ochrony. 14 lutego 2014 roku na terenie zakładu karnego w Hrubieszowie odbyły się obchody z okazji Święta Służby Więziennej połączone z uroczystym otwarciem nowo wybudowanego pawilonu penitencjarnego typu zamkniętego dla 258 osadzonych. W nowym pawilonie jest kantyna i duża sala do widzeń bez dozoru. 95 lat temu marszałek Józef Piłsudski dekretem o tymczasowych przepisach więziennych zapoczątkował istnienie obecnej służby więziennej. Uroczystość w Hrubieszowskim Zakładzie Karnym swoją obecnością zaszczycili m.in. pani poseł Magdalena Gąsior-Marek, zastępca dyrektora generalnego pułku Jacek Kitliński, wicewojewoda lubelski Marian Starownik, wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego Tomasz Zając, dyrektor okręgowy służby więziennej w Lublinie podpułkownik Włodzimierz Głuch, dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, przedstawiciele instytucji i firm lokalnych, wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwa i władz samorządowych. Obchody święta służby więziennej stały się okazją do uroczystego wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe oraz odznak za zasługi w pracy penitencjarnej. Medal za zasługi w pracy penitencjarnej otrzymała pani poseł Magdalena Gąsior-Marek oraz starosta powiatu hrubieszowskiego Józef Kuropatwa. Po raz pierwszy w historii zakładu karnego w Hrubieszowie dyrektor generalny służby więziennej nadał odznakę Semper Paratus, która przyznawana jest za bezinteresowne ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Odznaczeniem uhonorowano panią Justynę Piwkowską, pracownika cywilnego zakładu karnego w Hrubieszowie. W ramach akcji Porozmawiajmy o Lubelszczyźnie Platforma Obywatelska regionu lubelskiego zorganizowała 26 lutego spotkanie w Hrubieszowskim Domu Kultury. Było to jedno z 20 otwartych spotkań z liderami regionu lubelskiego PO zaplanowanych na terenie województwa lubelskiego. W spotkaniu udział wzięli m.in. poseł Mariusz Grat, wicemarszałek województwa lubelskiego Jacek Sobczak, radna sejmiku województwa lubelskiego Zofia Woźnica, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Jerzy Kuliński, wicedyrektor KRUS Grzegorz Gąbka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Hrubieszów Zdzisław Szczęk. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej chcą poznać opinię mieszkańców naszego regionu oraz przedyskutować pomysły na kolejne lata. Chcą również dotrzeć do ludzi z informacjami o tym, co zrobili, co robią i jakie zmiany planują przeprowadzić w najbliższej przyszłości. Szkoda tylko, że organizatorzy nie postarali się o skuteczniejszą informację o takim spotkaniu. Przyczyniłoby się to do większej frekwencji na sali. Na skwerze przy ulicy Rynek oraz w Parku Miejskim dokonano wycinki drzew i krzewu. Rozebrano również zielony rynek przy ulicy Ludnej.
Tak rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą Rewitalizacja Centrum Chrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem. W Chrubieszowie mamy najlepsze ciasta i torty. To nie żart. W dniach 18 i 20 lutego bieżącego roku w hali Międzynarodowych Targów Polska w Warszawie odbyła się 6. edycja Expo Suite 2014 największych w Polsce targów w branży cukierniczej i lodziarskiej. Zwyciężczynią tego konkursu została pani Agnieszka Strzelecka, właścicielka cukierni Kraina Ciast i Tortów w Chrubieszowie. Pani Agnieszka zrobiła tort wzorowany na stroju ludowym z okolic Chrubieszowa i zdobyła złoty medal na wystawie tortów okolicznościowych Expo Suite 2014 w Warszawie. Rozmawiamy z panią Agnieszką Strzelecką z Chrubieszowa, właścicielką cukierni Kraina Ciast i Tortów, która zdobyła złoty medal na międzynarodowym konkursie tortów okolicznościowych Expo Suite 2014. Pani Agnieszko, gdzie można było zgłaszać chęć udziału w konkursie i dowiadywać się o szczegóły? Chęć udziału można było zgłaszać na stronie targów Expo Suite i tam można było też wysłać zgłoszenie. Który to był pani konkurs? Pierwszy. I od razu odniosła pani sukces. Tak. Jaki był temat konkursu i skąd pani wzięła pomysł na tort? Tematem konkursu była suknia. Pomysł podsunęła mi znajoma, koleżanka z pracy przyniosła strój ludowy z koła gospodyń wiejskich w Ślipczu. Trzeba było suknię zabrać ze sobą i zawiesić na manekinie? Tak, suknia była dołączona do tortu, stała obok tortu na manekinie. Wiem, że tematem konkursów były stroje balowe, ślubne. Pani wybrała strój ludowy. Jak się robi tort na taki konkurs? Nie jest to łatwe, gdyż jest to tort na atrapie. Trzeba zrobić ten tort na atrapie. Czyli w środku nie jest to biszkopt, tylko jest to atrapa, tak. Która dalej, co się z nią robi? Obkłada się masą cukrową i dekoruje tak jak prawdziwy tort. A kto zasiadał w jury? W jury zasiadali mistrzowie cukiernictwa, dosyć bardzo znane nazwiska w cukiernictwie i między innymi Iga Sarzyńska, która brała udział, która wygrała w zeszłym roku taką samą wystawę jak ja. A kto mógł wziąć udział w konkursie? Czy tylko właściciele cukierni, profesjonaliści, czy również gospodynie domowe, osoby pracujące w domu? W konkursie w tym roku mogli wziąć udział właściciele, pracownicy piekarni, cukierni, ewentualnie restauracji. A jaka była nagroda za pierwsze miejsce? Nagrodą za pierwsze miejsce był złoty medal, puchar i 3000 zł. My ze swojej strony serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów. Niedawno w Galerii Handlowej w Zamościu odbyły się targi ślubne. Chociaż to czas postu, warto pamiętać, że sezon dla nowożeńców już niedługo. Propozycje właśnie dla nich przygotowały liczne firmy branży weselnej.
Zaprezentowano widowiskowe pokazy florystyczne, stylizację fryzur, makijażu, były propozycje pierwszego tańca dla pary młodej i najbardziej gorące pokazy bielizny ślubnej. Ta propozycja skierowana była nie tylko dla pań. Zresztą oceńmy sami. Dla oka akcentem kończymy 5. wydanie wiadomości Chrubieszów TV.